Witajcie na moim kanale. Dziś pierwsze własne projekty. Jak prosto wykonać projekt w serwisie Tinkercad na przykładzie felg do pojazdu WPL? Proszę oglądajcie i nie zapomnijcie zostawić po sobie lajka lub nawet zasubskrybować mój kanał. Kilkanaście wydruków już za mną. Jedno czyszczenie dyszy i kilka zmian filamentów. Pierwszy filament, jakim drukowałem, był jednym z droższych. Teraz próbuję najtańszych, plan w cenie 49 zł za kilo. Jak na razie używałem polskich materiałów marek Fiberlogi, Colorfil, Premium Filament i 3D Active. Oprócz sposobu nawinięcia na szpulę, większych różnic w wydrukach nie odnotowałem. Projekty wydruków pobierałem z serwisu Thingiverse. Z oglądanych projektów uznałem, że z narzędzi przyda mi się i matło stołowe, narzędzie do szlifowania. Dla znajomych wydrukowałem figurkę labradora, łasicy i byka. Figurki były drukowane w najlepszej jakości i wyglądały bardzo ładnie. Co do narzędzi, to nie wszystkie projekty są dopracowane i dopiero za kolejnym szukaniem znalazłem odpowiednie dla mnie. Przyszedł czas na wydrukowanie podwójnych obręczy do moich zdalnie sterowanych samochodów. Gotowy projekt pobrałem i drukuję. Tylko jak ja tu założę oponę? Za każdym razem miałem problem z wsparciem, którego nie mogłem usunąć przy wydrukach pionowych. Poziome wydruki widziałem, lecz jakość wydruków nie podobała mi się. Były strasznie niedokładne, a problem z suportem pozostawał. Musiałem to zaprojektować samemu. A że grafik ze mnie żaden, szukałem czegoś łatwego i szybkiego do nauki. Serwis Tinkercad, na który natrafiłem, zdawał się tym, co potrzebowałem i po kilku filmikach wprowadzających rysowałem. Serwis ten umożliwia tworzenie projektów w chmurze bez instalacji programu i jest darmowy. Na pierwszy rzut oka nie jest skomplikowany, jeżeli poznamy logikę jego działania. Program umożliwia umieszczenie gotowych figur z listy przygotowanych i łączeniu ich. Figury te możemy również zmieniać za pomocą ich parametrów, jak i rozmiarów. Możemy określić, czy dana figura ma być bryłą czy otworem i w ten sposób możemy uzyskiwać zaawansowane kształty.
Projekty umieściłem w serwisie Thingiverse i są dostępne do pobrania.